Siemanko widzowie, ja jestem Emil, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale, a dzisiaj po raz kolejny pogadamy sobie na temat kamerzysty, ponieważ wokół jego osoby naprawdę dużo ostatnio się w internecie dzieje, także bez przedłużania zaczynamy. Zanim obejrzysz materiał, szybka prośba, jakbyście mogli zasubskrybować mój kanał, moi drodzy, ponieważ w tym roku mój cel to 40 tysięcy, także każda subskrypcja bardzo mi pomoże. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam najnowsze newsy odnośnie właśnie kamerzysty Kruszwila, co się właśnie w ostatnich dniach wydarzyło, ponieważ jest tego dosyć sporo. I zaczniemy sobie od pierwszej akcji. Pierwsza akcja miała miejsce wczoraj, kiedy kamerzysta i Kruszwil streamowali sobie na kanale Live Game. Wszystko było spoko, dopóki kamerzysta nie zaczął poruszać tematu Nitra. Z tego co się dowiedziałem, zaczęli sobie z niego śmieszkować i tak dalej. Kiedy Nitro się o tym dowiedział, no zdenerwował się. Zareagował w taki sposób, że po prostu się wkurzył. No i postanowił tego live'a zgłosić. No i YouTube usunął tego live'a. Zdjął go po prostu z platformy. Po tej akcji kamerzysta odniósł się do całej sytuacji na Instagramie, także tutaj macie kilka relacji, w których wypowiadał się na temat Nitra. Zapoznanych z tematem. Po prostu chodzi o sam fakt, że ja miałem dwa razy więcej widzów od Nitra na live'ie i najprawdopodobniej zapiekła go dupa ze względu, z takiego względu, bo cały czas gadał, że ja nie jestem w stanie go przebić. Jeżeli chodzi o popularność, jeżeli mi się to udało, zapiekła go dupa i zgłosił po prostu mojego streama. A teraz przejdźmy sobie do najnowszych informacji. Pół godziny temu na oficjalnym Instagramie kamerzysty pojawiły się trzy relacje, w których możemy się dowiedzieć, że Kamuś został skontuzjowany. Jak sam kamerzysta wspominał, w tym roku chciał z kimś zawalczyć, szykował się, trenował. I w pewnym momencie coś stało mu się z kolanem. Tutaj macie dokładniejsze właśnie wyjaśnienia na jego oficjalnej relacji z Instagrama. Nie jestem, serio. Także przepraszam wszystkich, którzy się zawiedli, ale walki w tym roku raczej nie będzie. Normalne kolanko. What the fuck? Jak mogliście, moi drodzy, zauważyć, kolano naprawdę wygląda słabo. Widać, że coś tam przeskoczyło i że jest po prostu ono skontuzjowane. Jak sam właśnie Wawrzyniak wspomniał na swojej relacji, nie da rady w tym roku zawalczyć, także te osoby, które oczekiwały kamerzysty w oktagonie, niestety mogą się trochę zawieść, ale w tym roku nic z tego raczej nie będzie, ponieważ nabawił się poważnej kontuzji kolana. Oczywiście jego zdrowiu i życiu nie zagraża żadne niebezpieczeństwo, ale jak sami mogliście zobaczyć, był wieziony karetką na noszach, także kontuzja jest dosyć poważna, skoro musiał trafić do szpitala, także... Pomimo tego, że nie przepadam za nim i za jego twórczością, to mimo wszystko życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Nawet największemu wrogowi nie można życzyć źle, także zdrowia i oby wszystko szybko się zagoiło i wróciło do normy. Moi drodzy, co sądzicie o spinie Nitra z kamerzystą, to koniecznie dajcie znać w komentarzu tam na dole oraz co sądzicie o jego kontuzji i o tym, że nie zawalczy na żadnej gali, ponieważ nabawił się kontuzji, też dajcie znać koniecznie tam w sekcji komentarzy, po to ona zresztą jest. Także dzięki wielkie za oglądanie, jeżeli wam się materiał spodobał, chcecie więcej newsów, strzelcie suba tam na dole, łapeczkę do góry oraz możecie wpaść na mojego Instagrama, ponieważ tam się dosyć dużo ostatnio dzieje, są ankiety, są jakieś zdjęcia, wszystko, także chcecie mnie śledzić bardziej, zapraszam was właśnie na Instagrama. Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia. A, ocencie oksy.